Szanowni Państwo, na początek kilka faktów. Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła proponowane przez nas zmiany, reformy w ramach Polskiego Ładu, które oznaczają historyczną obniżkę podatków. Na tej zmianie zyska około 18 milionów Polaków, około 90% wszystkich Polaków płacących podatki albo zyska na tej zmianie, albo będzie ona neutralna. Około 90% zyska lub będzie neutralna. W praktyce zmiany wyglądają tak, że dzisiaj podatki płaci się już od kwoty 3000 zł w przypadku większości obywateli. Tych, którzy są najmniej uposażeni, to 8000. Ale zmiana zasadnicza, którą wprowadzamy, to poziom 30 tysięcy, czyli podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy zarobków rocznie. Było 3 tysiące kilka lat temu, teraz 30 tysięcy. Dziesięciokrotnie wyższa kwota wolna oznacza, że podatki Polacy zaczną płacić od kwoty 30 tysięcy zarobków rocznie. Proszę zestawić sobie te kwoty i zobaczyć, jaka to jest zasadnicza zmiana. Podnosimy pierwszy raz od parunastu lat próg podatkowy z 85 tysięcy, ten drugi próg podatkowy, na 120 tysięcy złotych. To instrument budowy polskiej klasy średniej. Zasadniczy instrument, który również obniża de facto podatek poprzez to, że przesuwa próg z 85 na 120, od którego zaczynamy płacić wyższą stawkę podatkową. Prawie 9 milionów Polaków przestanie płacić PIT. Wśród nich około 90% rencistów, emerytów albo będzie miało obniżkę, albo będzie neutralna ta zmiana dla nich. Czyli 9 milionów Polaków ze wszystkich, którzy pracują lub są emerytami, przestaje płacić PIT. To warto naprawdę, Szanowni Państwo, podkreślić. W ten sposób Polski Ład stanie się systemową zmianą. Polski Ład to systemowa zmiana, w wyniku której 16,5 miliarda złotych zostanie w kieszeniach Polaków. To wychwycili komentatorzy, ekonomiści, też samorządowcy. I to chyba jest najmocniejsza kontra dla tych, którzy próbują wmawiać, dla tych najbogatszych osób, które próbują wmawiać, że nie jest to obniżka podatku. No Szanowni Państwo, jeżeli zostaje ponad 16 miliardów złotych w wyniku jakiejś zmiany w kieszeniach podatników, to jest to chyba oczywiste, że jest to historyczna obniżka podatku. I taki jest też cel reform. Taki jest cel Polskiego Ładu. Taki jest cel zmian. Aby nasz system podatkowy, finansowy, był sprawiedliwy, był sprawiedliwszy, bo dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że procentowo ci, którzy najwięcej zarabiają, na przykład jak ktoś zarabia 50 tysięcy złotych, 40 tysięcy złotych, to procentowo płaci mniej niż ten, kto kilkakrotnie mniej od tej osoby zarabia. Czy taki system jest sprawiedliwy? Czy taki system jest solidarny? No nie. Ewidentnie mamy do czynienia z postawieniem świata na głowie, bo przecież do tego wspólnego naszego budżetu proporcjonalnie więcej powinni wkładać, procentowo więcej powinni wkładać ci, którzy najwięcej zarabiają. Ale oni mają bardzo często dostęp znakomity do mediów, świetny dostęp do ekspertów i do różnych związków, w tym związków, różnych związków pracodawców, którym jest to nie na rękę. I często ten ich głos się bardzo szybko przebija. A ten głos 90% ludzi przebija się słabiej. Ale ja chcę być reprezentantem tych 90%. Tych, którzy przede wszystkim, oczywiście chcę, żeby rozwój kraju był równomierny dla wszystkich, ale ci, którzy do tej pory byli w tym systemie poszkodowani, mają mieć nieco bardziej sprawiedliwy system. To jest jego główne założenie. A więc przywracamy taką elementarną logikę i sprawiedliwość w tym systemie
podatkowym stawiamy go z powrotem na nogach. Szanowni Państwo, Polski Ład podlegał teraz przez parę miesięcy bardzo wnikliwym konsultacjom. I dlatego od samego początku zaprosiliśmy do niego, już po ogłoszeniu, wiele grup. Sam odbyłem dziesiątki spotkań, właściwie ponad setkę spotkań w tym temacie. Odpowiedzieliśmy na setki listów i zapytań, uwag, refleksji, wątpliwości i pism, które do nas płynęły, a więc bardzo szeroka konsultacja. Nie obawiamy się tej debaty, jesteśmy otwarci na debatę, jesteśmy otwarci na dyskusję, na krytykę. Jednak prosimy też, żeby popatrzeć na ten model rozwoju gospodarczego, który nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości promuje w porównaniu do tego liberalnego, neoliberalnego modelu Platformy Obywatelskiej. Prosimy o porównanie tego, jaka była polityka społeczna kiedyś, jeszcze 4-5 lat temu, 5-6 lat temu, a jaka jest polityka społeczna dzisiaj, jaka jest ta sprawiedliwość podatkowa przy jednocześnie bardzo szybkim tempie wzrostu gospodarczego, oczywiście z tym tragicznym wahnięciem związanym z COVID-19. Nasz plan jest jasny. Sprawiedliwy system połączony z wielką inwestycją w służbę zdrowia. Służba zdrowia to jeden z najbardziej niedoinwestowanych obszarów w naszej rzeczywistości. Trzecia Rzeczpospolita miała niewiele serca do finansowania służby zdrowia. Jako ciekawostka przypomnę, że jeszcze parę lat temu, 5 lat temu, to było coś około 4,5% do PKB. Dzisiaj mówimy, że za 2 lata to będzie 6% do PKB, za 6 lat 7%. Szanowni Państwo, 7% to więcej niż środowiska lekarskie, rezydenci na przykład, jeszcze 3 czy 4 lata temu, bodaj w 2017 roku, proponowali. Proponowano 6,8% wtedy, jeśli dobrze pamiętam. Dzisiaj my sami mówimy tak, staramy się dążyć do 7%, ale żeby tak się stało, to trzeba odkręcić to, co jest taką anomalią, a mianowicie fakt, że prawie każdy może sobie odliczyć tą składkę zdrowotną od podatku i w związku z tym na przykład adwokat zarabiający 25 tysięcy, czy architekt, czy menadżer w korporacji zarabiający 30, 20, 40 tysięcy złotych może sobie odliczyć tą składkę zdrowotną od podatku i zapłacić efektywnie kilkadziesiąt złotych. No to jest mało, kilkadziesiąt złotych od takich osób. W związku z tym ten system staramy się zmienić. Nigdzie w Europie nie ma takiej możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Szanowni Państwo, dziś funkcjonujemy, jeśli chodzi o służbę zdrowia, w obszarze ogromnych dysproporcji. Bo jak są potrzeby w służbie zdrowia, a są one ogromne i kiedy pacjenci, obywatele te potrzeby swoje własne chcą zaspokajać, na przykład drogiej terapii. Oby to nie dotyczyło Polaków, ale wiemy, że rzeczywistość jest inna. Drogie terapie onkologiczne czy leczenia innych schorzeń różnego rodzaju, wówczas nawet osoby więcej zarabiające korzystają z Państwowej Służby Zdrowia. Operacje drogie zazwyczaj korzystają z Państwowej Służby Zdrowia, na którą łożą w stosunku do swoich wynagrodzeń relatywnie mniej. I ta dysproporcja, że ktoś, kto zarabia średnią krajową, 5 tysięcy złotych brutto, nieco więcej, de facto płaci tyle, co ten, kto zarabia 25 tysięcy złotych na służbę zdrowia. Ta dysproporcja powinna być przynajmniej częściowo wyrównana i to właśnie dlatego to fair play, to podatkowe fair play chcemy jednocześnie wprowadzić w ramach naszych rozwiązań. Dyskutowaliśmy, wszystkie ustawy zostały przyjęte, wszystkie rozwiązania, o paru szczegółowych jeszcze rozwiązaniach za chwileczkę powie pan profesor, pan minister Sebastian Skuza. Ale dla tych liniowców oraz dla ryczałtowców, dla tych przedsiębiorców, którzy dzisiaj osiągają mniejsze dochody albo mniejsze przychody, chcę też powiedzieć, że
proponujemy rozwiązania, które są i dobre, proprzedsiębiorcze, i jednocześnie takie, które w większym stopniu obciążają największe firmy, firmy międzynarodowe i menadżerów korporacji dużych, raczej niż właśnie mniejsze firmy. I dlatego też wdrażamy dzisiaj i też przyjęliśmy to rozwiązanie. Pan minister Skuza zaprezentował podczas posiedzenia Rady Ministrów podatek od wielkich korporacji. Taki podatek, który właśnie duże firmy międzynarodowe, polskie, ma jednocześnie też obciążyć w takiej sytuacji, kiedy nie płacą one podatku CIT. Nie płacą go w sposób śladowy, bardzo niewielki. Kiedy byłem kilka lat temu prezesem Banku Zachodniego w UBK, to zawsze patrzyłem, jaki podatek płacimy, i mogę powiedzieć dzisiaj z dumą, że zawsze on był wyższy niż 19%. Wyższy niż to obowiązkowe 19% lub na poziomie 19%. To czasami było 21, 22%, a więc przekraczające. Ale są wielkie korporacje dzisiaj, które ten podatek płacą na bardzo niewielkim poziomie, i wtedy wzorem rozwiązań amerykańskich, austriackich, wprowadzamy tam rozwiązania wyrównujące. Rozwiązania, które mają też stanowić ochronę polskich firm, które zwykle są mniejsze w danej branży. Mniejsze lub średnie w zestawieniu, w walce rynkowej z tymi gigantami międzynarodowymi. Taki cel dodatkowy ma pełnić ta dodatkowa nasza regulacja. Od blisko 6 lat budujemy solidarny, sprawiedliwy system, który pozwala jednocześnie ogromną część środków przeznaczać na politykę społeczną, na 500+, na 13 emerytury, na wsparcie tych, którzy najbardziej potrzebują, i oni jednocześnie wspierają konsumpcję w kraju. Ten sprawiedliwy system, Szanowni Państwo, jest też podstawowym założeniem Polskiego Ładu. W dobrze funkcjonującym państwie to umiejętność konstruowania tego systemu jest bardzo ważna. Nie dalej jak dzisiaj rano przeczytałem, że w Wielkiej Brytanii ze względu na sytuację w służbie zdrowia po COVID-19 także wprowadza się dodatkowe regulacje dotyczące opłaty czy składki zdrowotnej. A więc hasłem tych zmian podatkowych mogłoby być sprawiedliwość podatkowa z jednoczesnym ogromnym wsparciem służby zdrowia, inwestycji w służbę zdrowia. A więc lepsza i bardziej dostępna służba zdrowia, bardziej dostępni specjaliści, profilaktyka, mniej zwolnień lekarskich. Drodzy przedsiębiorcy, dla Was to też jest dobre, w Waszym interesie. Wasi pracownicy będą mniej chodzić na zwolnienia lekarskie dzięki temu, że służba zdrowia będzie lepiej doinwestowana, że szpitale będą zmodernizowane, a przychodnie będą szybciej mogły przyjmować do specjalistów, że będziemy stosowali profilaktykę w dużo szerszym zakresie. To są zmiany bardzo sprzyjające poprawie zdrowia publicznego. Obok tych zmian, które tutaj zarysowuję, za chwilę pan minister Skuza więcej powie o kwestiach związanych z finansowaniem samorządów, bo jeszcze do końca lipca samorządowcy obawiali się, że będzie mniej dochodów bieżących z źródeł centralnych, czyli głównie pochodzących z podatku PIT, z podatku CIT i z subwencji, niż te, które zaplanowali sobie przed Polskim Ładem, przed ogłoszeniem Polskiego Ładu 15 maja. Otóż, Szanowni Państwo, najlepszym dowodem na to, że tak nie będzie, jest to, iż jak zsumujemy wszystkie dochody bieżące, które samorządy zaproponowały Ministerstwu Finansów 5 maja, a więc z czasu przed ogłoszeniem, to dzisiaj wiemy już, że kwota wydatków bieżących razem z naszą subwencją dodatkową będzie znacząco przekraczała tamte kalkulacje przedstawione przez samorządy. A więc bardzo dobra wiadomość i stabilizująca dochody, zwiększająca dochody. I tu odnoszę się do wydatków bieżących, ponieważ wszyscy samorządowcy, także i ci, którzy są zdecydowanie po stronie, można powiedzieć, opozycji, wiedzą doskonale, że takiego wsparcia inwestycji, jakie jest w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, to nie było praktycznie nigdy. I inwestycji drogowych, i infrastrukturalnych, modernizacja sieci ciepłowniczych i wiele, wiele innych. A więc tutaj też co najmniej o 10% wyższe
dochody łączne z tytułu dochodów bieżących i wydatków inwestycyjnych i dochodów na wydatki inwestycyjne niż zakładane przez samorządy, a więc bardzo, bardzo dobra wiadomość. Trzecim obszarem omawianym dzisiaj przez Radę Ministrów i takim, który też jest dla mnie fundamentalnie istotny z punktu widzenia budowy klasy średniej, wzmocnienia polskiej rodziny, zwiększenia szansy młodych do tego, żeby żyli na swoim, żeby mieli te swoje cztery własne konty, jest ustawa o gwarantowaniu wkładu własnego dla tych młodych małżonków, dla tych młodych ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie, zaciągnąć kredyt, zaciągnąć zobowiązanie, których nie stać na wkład własny albo chcą ten wkład własny przeznaczyć na, nie wiem, na meble, na inne potrzebne rzeczy. Wtedy państwo, skarb państwa efektywnie zabezpiecza, czyli gwarantuje ten wkład własny dla małżeństw, a w przypadku urodzenia drugiego, trzeciego i kolejnych dzieci dodatkowo jeszcze zobowiązuje się spłacić do 100 tysięcy złotych ten wkład własny, 20 tysięcy w przypadku pojawienia się drugiego dziecka, 60 tysięcy w przypadku pojawienia się trzeciego dziecka, 20 tysięcy w przypadku pojawienia się czwartego dziecka, więc bardzo korzystny model, który jest jednocześnie modelem prorodzinnym, prodemograficznym. Chcemy, żeby Polacy byli tutaj, żebyśmy po prostu byli jak najliczniejsi, żebyśmy chcieli w Polsce żyć, chcieli w Polsce pracować, kształcić się, tutaj zakładać rodziny, tutaj zostawać. To jest nasz podstawowy cel. I temu też ma służyć kolejna, czwarta propozycja, czwarta ustawa, która została dzisiaj przyjęta przez Radę Ministrów, a mianowicie ta, którą zapowiadaliśmy, bo wszystkie one były zapowiadane w Polskim Ładzie i słowa dotrzymujemy. Zostały one przeprocedowane w ramach procesu legislacyjnego i trafią w najbliższym czasie na posiedzenie Sejmu. Budowa domów do 70 metrów kwadratowych w podstawie. I ona także została przyjęta. Ona ma, szanowni państwo, na celu także zwiększenie podaży tych metrów kwadratowych. Ona została też oprotestowana przez Polski Związek Firm Deweloperskich. Ja tak trochę przewrotnie i z pewną dozą takiego sceptycyzmu, jak czytałem to opracowanie, czy ten artykuł dotyczący wątpliwości Polskiego Związku Firm Deweloperskich, to powiem tak przewrotnie, że chyba jeżeli to nie jest na rękę tym wielkim firmom deweloperskim, to znaczy, że jest na rękę ludziom indywidualnym, gospodarstwom domowym, które chcą budować te domy do 70 metrów. Jednocześnie też dzisiaj pan minister Uściński, prezentując tę ustawę, bardzo mocny nacisk położył na kwestię bezpieczeństwa, na bezpieczeństwa budowy i procedura będzie bardzo uproszczona, bardzo prosta, tak jak zapowiadaliśmy, bez konieczności posiadania książki budowy, zatrudniania kierownika budowy, tylko na zgłoszenie. Bez konieczności pozyskania zezwolenia w przypadku, gdzie jest plan zagospodarowania przestrzennego, tam gdzie go nie ma, bardzo szybka, uproszczona procedura do 21 dni na uzyskanie warunków zabudowy. Po to, żeby uwolnić energię Polaków. Po to, żeby Polacy rzeczywiście mogli szybko przystąpić do realizacji swoich własnych marzeń, tych, których stać na to, a ci, którzy wolą mieć mieszkanie gdzieś kupione na rynku, to właśnie te gwarantowane kredyty mają to również umożliwić. To, szanowni państwo, nowy rozdział w historii polskiego budownictwa, rozdział napisany w duchu wolności, w duchu własności, w duchu prywatności. To jest to umożliwienie, ułatwienie posiadania tych czterech kontów przez młodych Polaków. To jest moje marzenie, to jest nasze pragnienie, żeby jak najwięcej ludzi tutaj zostawało i dlatego się cieszę, że coraz więcej ludzi wraca z tej Anglii, z Irlandii, z Zachodu. Tego trendu nie było jeszcze do niedawna. To też świadczy o tym, że ktoś tutaj potrafi liczyć i dostrzega te zmiany, które w Polsce się dzieją, niezależnie od tego hałasu politycznego, który wokół nas niestety rozbrzmiewa. A więc, szanowni państwo, krok po kroku realizujemy
wizję Polski demokratycznej, solidarnej, takiej, gdzie te słowa solidarność, demokracja, demokratyzacja nie są tylko hasłami. Tam, gdzie rzeczywiście oznaczają one dotarcie z Polskim Ładem, z możliwościami do podstrzechy wszędzie, do każdego miasta, każdej miejscowości, nie tylko wielkich miast, które rozwijały się lepiej, ale także do tych mniejszych. I bardzo się z tego cieszę, bo to jest nasze pragnienie, żeby w każdym zakątku Polski człowiek, który się tam urodził, mógł tam żyć, tam znaleźć pracę, tam kształcić swoje dzieci, tam planować swoje życie. Tak staramy się w sposób zrównoważony terytorialnie konstruować nasze programy. Ostatnie miesiące i tygodnie bardzo też liczyliśmy na konstruktywną krytykę, na konstruktywną dyskusję, debatę i w wielu miejscach ona nastąpiła. Bardzo za nią dziękuję, za te trudne czasami debaty, trudne dyskusje przez ostatnie tygodnie. Słyszeliście Państwo, że Polski Ład to właśnie nowy program i ten program dzisiaj w kolejnych jego odsłonach prezentujemy już po przyjęciu ustaw przez Radę Ministrów. I pamiętajcie, że ci najlepiej zarabiający, ci, którzy są najbogatsi, ci, którzy mają najszybszy dostęp do mediów, do zagranicznych mediów, najszybszy dostęp do ekspertów, najwięcej pieniędzy na lobbying, oni będą najgłośniejsi. Oni zawsze są najgłośniejsi. Ja to doskonale wiem. Wiem, jak ten świat wygląda. Ale wsłuchajmy się w ten głos potrzebujących, tych, którzy ciężko pracują, wiążąc ciężko koniec końców, albo są emerytami, którym też jest bardzo ciężko i którzy tego solidarnościowego wsparcia najbardziej potrzebują. I prawda jest taka, że 16,5 miliarda złotych zostaje w kieszeniach Polaków, a nasze działania idące w kierunku usprawnienia systemu finansów publicznych, bo to jest ten przełom, który się dokonał. Nasza skuteczna walka z ograniczeniami płacenia podatków przez ostatnie lata. Przez tych najbogatszych przede wszystkim i przez przestępców. Bez przestępców podatkowych, przez mafie VAT-owskie. Jeden tylko przykład. W czasach naszych poprzedników podatek CIT przez 8 lat nie wzrósł wcale i to mówię z litością wobec nich, ponieważ tak naprawdę spadł jego udział w budżecie, spadł, jego bezwzględna wartość w budżecie spadła z około 34 miliardów do około 33 miliardów. My skutecznie ściągamy ten podatek od międzynarodowych firm i jest dzisiaj to około 50 miliardów. Proszę porównać sobie te kwoty. To stąd są te środki na naszą politykę społeczną i na inwestycje drogowe, na wiele innych inwestycji. Proszę Państwa, bardzo chciałbym, żeby właśnie te elementy sprawiedliwości, skuteczności, sprawczości, ale też efektywności funkcjonowania państwa polskiego trafiły pod wszystkie strzechy. Żebyśmy nie dali się zakrzyczeć tym, którzy do tej pory korzystali z różnego rodzaju przywilejów. Ja będę w każdym razie konsekwentnie, z uporem dla dobra wszystkich Polaków, bo ja wierzę, że na tym skorzystają także ci najbogatsi. Na tym, że służba zdrowia będzie lepsza, że będziemy jeździli po lepszych drogach w Polsce. Popatrzmy, ile jest tych inwestycji wokół nas, że będzie po prostu sprawiedliwie. Jestem przekonany, że to się dobrze przysłuży wszystkim Polakom i całej naszej ojczyźnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę. Podsumowując tutaj to, co usłyszeliśmy na konferencji, moim zdaniem właśnie jest podniesienie podatków, ponieważ dla każdej grupy wyliczeniowej, dla tych, co mają 19%, dla tych, co normalnie pracują, dla tych, co pracują na umowę o pracę, dla tych, co pracują na pół etatu i tak dalej, tak samo emerytów, rencistów, jeżeli dla każdego będzie co innego i teraz składka zdrowotna będzie 4, tam prawie 5%, to emeryt, który dla przykładu i tak straci, ponieważ mówiono, że emeryci zyskają, natomiast podatku nie będzie płacił, ale on zapłaci 9% podatku, znaczy 9% więcej składki zdrowotnej, więc de facto straci w stosunku do tego, co miał wcześniej. Tak samo jak przedsiębiorcy, czy na podatku liniowym, tak jak premier nam powiedział, że ktoś zarabia 10-12 tysięcy brutto, no to już wtedy ta składka będzie większa i tak dalej. Więc mówię, moim zdaniem
No, przynajmniej ta część jest bardzo niekorzystna dla przedsiębiorców, jak i dla społeczeństwa. Wiadomo, 80 tysięcy kwota wolna, przepraszam, 30 tysięcy kwota wolna, czy też tutaj 120 tysięcy, jednak drugi próg. Okej, to super. Ale te pozostałe rzeczy moim zdaniem są niekorzystne i prędzej czy później każdy odczuje skutki tego.